Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście w Harry'ego Pottera i więzień Azkabanu. Chciałem powiedzieć komnata, ale nie. Już to skończyłem część. I tak. Powiem wam, nagrywam po raz drugi ten materiał. Dlatego, że niechcący nogą, wiem, że to zabrzmi zabawnie, ale niepotrzebnie zruszyłem kabel w zasilaczu. Tak, moi drodzy, tak było. Właśnie jak nagrywałem materiał kolejny. Znaczy ten, to samo nagrywałem, co nie? Tylko już troszeczkę dalej byłem. I inaczej to będę jeszcze raz komentował, bo wtedy inaczej komentowałem, a teraz inaczej będę, co nie? W tym odcinku. Nie wiem, ile tamten odcinek trwał. Nie wiem, bo mi się wyłączył komputer, co nie? Właśnie wszystko. Oprócz internetu, tak. Znaczy, no internetu, co nie, bo to mniejsze o to, co nie. Bo tu połączone mam takie kolorki, co nie, zielony, niebieski, ale tu mniejsze o to, co nie. Wszystko mi się wyłączało właśnie. Monitor, oczywiście komputer też. I cóż. Właśnie z 2 godzinki chyba spędziłem, wiecie nad czym? Nad naprawieniem tego pliku AVI. Ale postanowiłem sobie tak wieczorkiem, postanowiłem sobie przejść właśnie od tego momentu, znaczy praktycznie od początku gry, co nie, bo to było na tym pociągu, co nie, w pociągu, jak szukaliśmy tego parszywka, co nie, parszywka jak szukaliśmy właśnie. I do tej pory właśnie, wiem, że to się będzie się powtórzy, co nie, to samo, tak jak w poprzednim odcinku było, to samo, bo my skończyliśmy, co nie, tamto, znaczy nie, w poprzednim odcinku byliśmy już praktycznie na dole, tam taka pułapka jakby, co nie, była. Spróbujemy. Expecto Patronum! Znakomity czar, Harry. Dobra. Jeszcze 2 takie, a będziesz mógł przejść dalej. Expecto Patronum! Właśnie tak, Harry. Jeszcze tylko raz. Expecto Patronum! Fantastycznie. To łatwe jest. Trzy zaklęcia, Harry. No to łatwe jest. Jesteś gotów na następną część lekcji. Dobra, okej. Okay. A, i jeszcze wam pokażę chwilunia. Menu kart kolekcjonerskich. A, właśnie. Udało mi się jeszcze... chwila. O, właśnie. Widzicie, ile mam fosolek już? Udało mi się, kurczę, te wyzwanie Draco... Czekaj, jak to się... Draconi Force? Czekajcie, dobrze mówię czy źle mówię, bo w tej chwili mogę się mylić. Gdzie tu piszę w ogóle na temat ogle tych wszystkich tych... Nie, tutaj to chyba nie. To hasła do portretów. Kurde. Chyba tego nie ma. Ale mogę się mylić, dobra. Okej. Okay. Przeszukaj pobliskie komnaty i bądź gotów na rzucenie czaru w bogina. Dobra, okej. Depulso! A, i udało mi się właśnie znaleźć te wszystkie 10 tarcz, co nie? Tak powiem. Tak powiem właśnie. Nawet nie wiedziałem, że znalazłem jakieś tajemne, kurczę, pokój tajemny, ale to mniejsza o to, co nie. Ale dużo, i jeszcze udało mi się... jak to się nazywa? Udało mi się zebrać wszystkie tarcze też w tym wyzwaniu, w tym, co tam Hermiona właśnie, o! To Hermiona właśnie, znaczy ja Hermiona grałem, co nie? Dobra, okej, tu mamy pierwszego Dementora, to wygląda, ja mówiłem, że to wygląda Dementor. Jak dziewczynka, co nie? Nie, Harry, skup się, to bogin przybrał kształt Dementora, żeby cię nastraszyć. Dobra, ja wiem. Chwila, muszę się łyknąć jeszcze. Dobra. Expecto Patronum! Expecto Patronum! No to jest nawet, powiem wam, taki średniawy, co nie? Ich obecność zapewne... Ale kurde, znowu głośno gra mi chodzi. Ostatnio, kurde, w poprzednim odcinku właśnie będzie słabo mnie słychać praktycznie. Nie wiem, czy to jest wina tego mikrofonu, ale nie. Mikrofon jest, powiem wam, bardzo dobry. W porównaniu do tego poprzedniego. Rzuć zaklęcie Patronusa w bogina, żeby go unieszkodlić. Dobra, okej. Zatrzymaj tego bogina w okolicy. Musisz pokonać wszystkich, nim zaklęcie przestanie działać.
Expecto Patronum! Dobra. Expecto Patronum! Udało się! Znakomicie, mentorzy, kurde, się drocą, nie? Jest tu także karta kolekcjonerska. Niepotrzebnie. Okej, mam kartę, fajnie. Dobra. Ojojojojojojoj, niedobrze, co? Niedobrze. O nie. Ojajajajajaj. Dobra. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Dobra, pięknie. Expecto Patronum! No już to nie wiem, o co tu chodzi. O. Bez problemu. Wybacz mi pułapkę i to wszystko. Dobra. Te dźwięki są, kurde, niepotrzebne, takie głośne, tak mi się wydaje. Cię zaskoczą. Poradziłeś sobie bezbłędnie. No i dziękuję, elegancko. Profesorze Lupin. Dobra, okej. Okej. Po lekcji walki z dementorami Harry zapytał profesora. Dobra, to już. Ciekawe, gdzie jest pani Pince. Może krzywołapią też dorwał. Na pewno pozwoli nam przeszukać księgi pod kątem hipogryfów. To ważna sprawa. Dobra, okej, okej. Są przechowywane tam w dziale prawnym, ale jest zamknięty. A, tu powiem wam, tutaj... Musi być jakaś inna droga. Tutaj szukamy właśnie porządku, tej księgi... ale spróbujmy nie wpaść na temat, w tarapaty. Na temat hipogryfa. Kto mówi, że wpadniemy w kłopoty? Depulso! 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 Auć! Depulso! 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 Kurde! Depulso! Głupie księgi to, nie? Głupie księgi! O Jezu! Dobra? Depulso! Dobra! O Jezu, kolejny? Depulso! Kurde, czego i tak dużo tu jest? Depulso! Depulso! No dobra, okej. Depulso! Depulso! Wszystkie? Chyba wszystkie, dobra, sprawdź, bieremy. Czy można się jakoś dostać do sekcji prawnej, Ron? Dobra! Eju, dobra, okej, okay. Tylko żabkę sobie wezmę najpierw. Oj, tu dwie nawet żabki mamy. Hehe. Dobra. Carpe retractum! O! No i co mam zrobić? A, tu! O Jezu, dlaczego? Carpe retractum! A, tam nie zobaczyłem, ojej! O, mój błąd! Carpe retractum! Ale tam dałoby się, kurde, da radę, dałoby radę. Dałoby radę przecież carpe ten, retractum. Jak to? Bym skoczył przecież... Tu są schody! Dobra, znaczy ja bym dał radę skoczyć z tego stołka, wiecie? Do... no do tego. Dobra. Dobra, okej. Okay. A, to dwie osoby, dobra. Dobra, pięknie. Wezmę to stąd, Ron. Ty i Harry zostańcie na czatach. Okej. Okay. Krzykniemy, jak pani Pince się pojawi. Dobra, okej, okay, nie ma problemu. Dobra, idziemy. To ja już wiem, o co tu chodzi, to już tak mniej więcej. Alohomora! Lumos! Okej, okay, tajemne przejście, fajnie, bardzo do... O Jezu, nie, tylko nie te chochliki. Znaczy nie, to są te topki, przepraszam, topki. Czego wy tak rzucata dużo tymi bombami? Ja pierdzielę. Dobra, pięknie. Chodźcie tu wszystkie, no. O, tu mam bombę. Bierz to bombę, kurde. Pięknie. Pięknie, elegancja Francja. Aha, tu jeszcze muszę tym smokiem? O kurde. Kurde, nie lubię, jak się blokują te. Dobra, mam. Się blokują te wpiruny. Potworki, nie powtórki, tylko potworki. Dobra, okej, 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 lecimy teraz. Ajajaj, niedobrze. Dobra, udało się jakoś. O! Teraz którędy? Tędy chyba. Alohomora! Dobra. O, jak pięknie, widzicie? Dobra, idziemy powolutku teraz sobie. Okej. Okay. Tu jest ta księga! Okej, okay. Świetnie. Szybko. A teraz do Hagrida. Dobra, do Hagrida teraz lecisz. Nie, dobra. Znalazłaś coś, co mogłoby pomóc w obronie hardodzioba? Pewnie. Tak, zostawiłam książkę w chatce Hagrida. Chwileczkę. What the fuck? Jak to zrobiłaś? No właśnie, what the fuck? Dopiero co poszłaś. poszłam na skoty. Dobra.
Dobra. Szybciej, nie możemy się spóźnić na zajęcia z uroków. To niedaleko. Zawieściła ze mnie ta paskudka! Aha, dobra. Kompletnie oszalała. O nie! Może się tym zajmiemy. Nie mamy teraz zajęć z uroków? Tak. Myślę jednak, że mamy czas, by dać tej rzeczy nauczkę. Dobra, okej. Okej, okej, okej. Decyduj, Harry. Dobra, idziemy. Idziemy tam, co to za problem tam. A tu będzie księga, wiecie? Księga. Dobra, okej, ja to widziałem już. I tak, za tą księgę możemy dostać właśnie... No chodźcie tu, no. Dobra. I za tą księgę możemy dostać, wiecie co? Dobra, pięknie. Wiedziała, że możemy zdobyć wszystkie 5 kart, jeśli pokonamy Depulso. Dobra, okej. Zrobimy tak, a co to za problem? O, niedobrze. Hermiona, co ty robisz? Pięknie, dobra, jeszcze sobie wezmę tą żabkę. Dobra, jeszcze raz. A co tam? A czekajcie, właśnie, czekajcie. Tutaj. Menu kart kolekcjonerskich. Mamy razem ile? Czekajcie, 2, 4, 5, 6, 7 dopiero. Mało. Za mało, powiem wam. Mało. Mało, za mało. Dobra, Pisaliście się znakomicie. Pięknie. Zaklęcia. Pięknie, dobrze jest, bardzo dobrze, pięknie. Uwaga! Rictusembra! 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 Dobra. No kurde, Ronie, co ty robisz? Jeśli pokonamy tego potwora, to zgarniemy ostatnią kartę z zestawu. Pięknie, dobrze jest. Dobrze, o, czekajcie. Dobra. A, jeszcze raz. A co tam, kurde, się będę cackał. Dobra, ostatni raz. Kurde, trudne! Ajajajajaj! Uwaga!
Jest! Udało się! Pięknie! Ale powiem wam, masakra, trudne. I już po potwornej księdze potworów. To trochę smutne. Chyba powinniśmy byli spróbować ją poskromić. Dobra. Uczciwie, Hermiono. Okej. Dobra, idziemy na zajęcia. Wow, masakra, powiem wam. Ronie, co ty tu robisz? Czekajcie. Pięknie, mamy 5 kart. Mamy 5, 7, 8, 9, 10 tym razem. Pięknie. Dobra, idziemy na zajęcia, bo nie ma czasu też, to nie, powiem wam. Cóż, lepiej chodźmy na zaklęcia i uroki. Tutaj chyba, dobrze, idę, dobrze, dobra, okej, jesteśmy na miejscu. Witam wszystkich, jestem profesor Flitwick, prowadzę zajęcia zaklęć i uroków. Dziś nauczymy się praktycznego zaklęcia zamrażającego, zwanego Glacius. Pomyślmy, kto miałby ochotę zademonstrować? Pan Potter? Spróbuj! Okej. Jeśli przejdziesz przez drzwi, rozpoczniemy naukę zaklęcia Glacius. Dobra, okej, ja wiem. Kolejne Glacius wyzwanie. Przydaje się do zamrażania przeróżnych rzeczy. O! Dobry czar, przyda się. Zacznijmy od amazońskiej salamandry. Aha, okej. He, to wygląda fajnie. Teraz uwalaj, Harry. Musisz unieszkodliwić zarówno bestię, jak i jej ogień. Dobra, to spróbuj. Bez problemu. To ładne. Mamy pełne życia, bardzo pięknie, co nie? Glacius! Rictus Centra! Dobra robota, Harry. Dobra, pięknie. Okej. Teraz, Harry, spróbuj użyć zaklęcia Glacius, żeby zamrozić płynącą wodą. Dobra. Bardzo pięknie. Rety, twardy lód. No wow. Teraz najważniejsza część, Harry. Poślizg, o, ale będzie kurde fasolek. Używaj strzałek w lewo i w prawo. Dobra, wiem. Ja to wiem, ja to robię w poprzednim odcinku, troszkę wiem, kurde. Naciśnij strzałkę w górę, żeby przyspieszyć. Co tu trzeba zrobić, tak mniej więcej, ale jeszcze raz wam to nagram. Jedziesz, zobaczymy się na końcu trasy. Dobra, nie ma problemu, okej. Hamujemy! Hamujemy, bo wyglebimy się gdzieś. I co będzie? I będzie lipa. Nie żartuję, moi drodzy. Nie będzie lipy. Damy radę. Damy... Oj! Dostałeś, Harry. O, w tym raz kurde zapis. Spongi. Ej! Oj, nie trafiłem. O nie, kolejna? Dobra, pięknie. Chyba się udało. O, kolejne, pięknie. Dobre to jest, powiem wam. Fajne. Mi się podoba ta ślizgawka. Kurde, pierwszy raz widzę coś takiego w ogóle w grze, co nie? Fajne. Wow. Ale niebezpiecznie tu się robi, powiem wam też już, to nie? Kurde, niedobrze. Ale pięknie. Tylko żeby tu się nie wyglebić, kurde, bo tu będzie trochę problemo. Tu będzie problemik. Ale pięknie. O nie, ja nie cierpię tych, kurde, mole. Spaduwa mnie stąd. Spaduwa. Rictus Sempra. Rictus Sempra. Spaduwa, dobra. O proszę. Spongi. Pięknie. O kurde. Rictus Sempra. Rictus Sempra. Glacius. Dobra, jest. Udało się, pięknie. Ale dobra, jak mam? Ła. Depulso! Zapiszę sobie grę oczywiście od razu. Okej, mam kolejną tarczę, pięknie, mam już 4. O kurde, ale ty, ale kurde fasolek, ja pierdziule. Prawie 1000 mamy fasolek, pięknie. Ja mam 53 dynie. No proszę was. Dobra. O kurde. Dobra, ojej, nie wiem, dobra, w tą stronę lecimy. Nie! Ajajaj, dobra, widzieliście? Mój błąd, miałem przyhamować. Tu chyba już wszystko wziąłem, tak mi się wydaje.
Kurde, powiem wam, masakra przy niektórych. Trzeba tu hamować, kurde. Trzeba przyhamować. Aj, tam tarcza była, kurde. Aj, aj, źle. Wow, wow. Wczytywanie fajnie. Wow. Dobra, bierzemy sobie to coś. What the fuck? Nie, nie cierpię tych... Kurde, nie cierpię tych... Pacanów jednych, dobra. Jakoś się udało, pięknie. Okej, tu trzeba będzie... Chyba... Co trzeba będzie zrobić? Czekajcie chwilę. Aha, chyba wiem już o co chodzi. Dobra. Chwila, a tu coś mamy. Dobra. Pięknie. I teraz chyba będzie... Tak jest, okej. Aha, coś takiego, dobra. Wychodzimy sobie stąd, tylko którędy, tędy. I teraz tak, chwilunia. Tu przyszliśmy, tędy. Tak jest, bo tu coś mamy, jakieś żabkę mamy, dobra. Dobra. Spongibus. Pięknie, dobra. Kolejne teraz, bardzo dobrze. Aha, i tutaj trzeba będzie teraz skoczyć. Dobra, pięknie. Okej, już wiem o co chodzi, bardzo dobrze. Czekajcie, tu gdzie jest ten kawałek zabrakło, dobra, tu. Wow, o panie. O nie, bomby będą rzucać. Ja pierdzielę, nie cierpię ich. Powiem wam. A tak wszystkich czterech od razu, kurde, pięknie byłoby. Co nie? Fajnie byłoby, powiem wam. Masz, frajerze. Kurde, nie cierpię, powiem wam, tych pacanów. Aj, niedobrze. A masz. O kurde, nie trafiłem. Fuck. Aj, niedobrze. O nie, kolejne. Kurde, co jest z wami? Co, nie macie już rakiet? Nie, tych, znaczy bomb macie. Pięknie. Obydwie naraz i... Obydwie naraz. Ale prawo. Aha, dobre. Mam kolejno tą. Jak ja mam ją... Aha, okej, dobra, już wiem. Tu trzeba użyć tego. Właśnie, spod Gifusa. Dobra, mam 5 tych. Słabo, co nie? 5 tarczą dopiero, kurde. Mało. O, nie trafiłem nawet. O, jak pięknie. Wow, ile fasolek. No proszę was, pięknie. Dobra, teraz tak i lecimy. Kolejna. Kolejne. Wow, fajnie. Przyhamuj, ziomuś. Dobra. Dobrze, przyhamowałem w ostatnim momencie. Tak bym, kurde, znowu upadł. Wow. 6 tarczą dopiero, mało. Ale dobra tam. Przyhamuj. Dobra, pięknie. Pięknie. Oj, tu zabrakło. Ale dobra, mniejsza o to. Ale za to dużo mamy tych już, to nie? Fasolek, bardzo pięknie. Aj, karta była, kurde. Aj, przepadło. Takie dobra rzecz, to nie? Mam kolejny ten. Pięknie, 7. Dobrze jest. O, kolejne. Ostatnie chyba już, tak jest, ostatnie, dobra. Wspaniale, Harry. Ukończyłeś zadanie, Glacius. Bardzo dobrze. Widzę, że nie zebrałeś wszystkich tarcz. Wielka szkoda. No, ile tam było? Wróć. Czekajcie. 8. Będziesz prawie. Mógł powtórzyć zadanie. Jeśli zbierzesz wszystkie 10 tarcz, będziesz mógł wejść do komnaty fasolek. Dziękuję, profesorze Flitwick. Wrócę tu. Dobra, okej, okay, na razie. Na razie, powiem wam, nie będę tego robił. Możesz teraz zamrażać różne rzeczy? No pewnie, ciebie też zamrożę. O, ślisko. Ej, bomba! I ta. Salamandry wielkie jak Hagrid. Czy niebieskie, czy szkarłatne? Zresztą, co za różnica? No właśnie. Sama zadałaś sobie chcesz, to pytanie. Jeszcze raz potrenować Glacius. Nie. Możemy też wrócić nie, tu później. Nie. Dobrze jest. Bardzo pięknie. Okej. Okay. Dobra, teraz nie wiem, co robić. Nie mam zielonego pojęcia. Niebezpieczeństwa, które zawisło nad Hogwartem,
Harry postanowił odwiedzić Hagrida. Aha, okej. Oj, chyba... Czy to? Chyba tak. Biedny hardodziob. No. Biedny Hagrid. Właśnie wykonali wyrok. Patrzcie, to parszywek. Widzisz, Ron? Krzywołap jest niewinny. To tak. Hagrid, powiem wam, ma problemy ma jednak. W grze. Oraz w filmie. Dlatego, że w drugiej części Komnaty Tajemnic, dobrze mówię, był zwolniony z... Jak to się mówi? Jak to się mówi? Uciekaj! Miał problemy z tym. Z czym? Miał problemy z... Skoro pies mógł tam wejść, to my też. Dobra, miał problemy z tego, z pilnowania jako gejono, czy on pożył, to wiecie, Komnaty Tajemnic, co nie? 50 lat temu. Nie wiem. A w tym problem, a w tej części ma problem z hardodziołem, bo głupi Malfoy, kurde, pisknięty w łeb. Bo tak, słyszysz coś? Bo tak nazwę go. Kurde, niepotrzebnie w pirun... Niepotrzebnie... Zaczarowany szkielet! Niepotrzebnie... Lepiej rzućmy w niego zaklęcie! Niepotrzebnie... Niepotrzebnie, kurde, ten głupi Malfoy go zaczepiał, co nie, hardodzióbka. Dobry człowiek, z tego hardodzioba jest jednak. A tu, już kurde... są dwa! Rictusenta! Damy radę, spokojnie! Rictusenta! Depulso! Jeszcze ktoś tu jest? Chyba nie, już, dobra. Okej, idziemy dalej sobie powolutku. Dobra. Właśnie ma problemy, powiem, Hagrid miał. No czy w grze mi chodzi, co nie? W grze mi chodzi. Ale w filmie też jak było, co nie? Jak kiedyś go nagrywali, co nie? 20 lat temu. Jakoś tak już będzie za jakoś tak, co nie? Nie więcej, tak? Wow, ile tych... Wow. Kurde, dużo mam, wypowiem już tych... Dobra, pięknie. O nie! Dobra, okej, teraz tutaj coś chyba. No chodź! No i co teraz? No tu jeszcze jeden jest padalec. Aha, i nie mogłem, aha, i dlatego nie mogłem, kurde, w ogóle nic, aha. Dobra, nie mogłem w ogóle, nie mogłem zaczarować tej skrzynki, co nie? Skrzynia skarbu, co nie? Okej, mamy salamandry, fajnie. O nie, salamandry? No pewnie, Harry, to dla ciebie nie, mały, to nie jest dla ciebie problem. Dobra, o kurde, kolejna. O nie, i kolejna. No miałaś się nie palić, kurde, mole. O nie, kolejna się już tutaj respi, ja pierdzule. Nieźle sobie radzisz z używaniem Glaciusa, Harry. Co teraz? Ojeju. Dobra, kolejny tu zaraz. Nie koniec. Dobra. I chyba ostatni, jeszcze jeden, dobra. Chyba jeszcze jeden, tak jest. Wszyscy? Chyba wszyscy, dobra, pięknie. No właśnie, Rona trzeba znaleźć jeszcze. Kurde, bo głupi wilki go zabrał, co nie, do siebie. Ejajaj. Dobra, mam żabkę. O nie! Och, chorobka jasna. Nic ci nie jest? Tak, świetnie, ale nie wiem jak stąd wyjść. No ja też coś nie wiem. Coś wymyślisz! Zobaczę, czy uda mi się tam zejść! Dobra, na razie Hermiona będę tu grać, aha, dobra. To wiadome było. Dobra, i jak ja mam przez to przejść? A, tu mam smoka. No wy tu chociaż ten smoczek jest, to nie? I tu trzeba ile? Dwie, tak? Aha, dwie kule ognia, czy trzy? Chyba dwie, ale zaraz zobaczymy, czekajcie, tu jedna, trzy, przepraszam. Dobra, teraz tu lecimy oczywiście, po kolei robimy to. Dobra, pięknie, teraz co mi się tu? Znakomicie, dobry smoczek. Okej, wszystko już? Chyba nie muszę już wszystkich.
dobra. O kurde, myślałem, że nie uda mi się tu skoczyć. Ja pierdziule. Niedobrze. Dobra, okej. Aha. O nie, zablokowane. Kurde. Fuck. Harry, Harry! Harry, Harry, chodź tu pomocy. O, idzie Harry już. Jakoś wylazł. Ale ledwo, ledwo chyba. O nie, i znowu zjeżdżalnia. Fajnie, o nie. Wspaniale. Mam nadzieję, że Ron jest cały. No pewnie, że cały jest, na pewno. Dobra, mam zapis. I znowu zjeżdżalnia, fajnie. Co nie? Pewnie, że fajnie. Dobra tam. Chociaż fasolki pozbieramy. Co nie? Ale nie, fajne powiem wam to jest. Nawet. Dobra rzecz. Uhu! Alohomor. No i co? Sam tu zrobić. No i dupa. Alohomor. No i co mam tu zrobić w ogóle? Lol. Czekajcie, ja chyba źle poszedłem tu. Ej, co jest? Alohomor. A, dopiero teraz. Dobra, fajnie. Spongiwe. Uhu! Dobra. O nie, kolejne. Spongiwe. Uhu! Dobra. Ale to fajne, powiem wam jest. Spongiwe. Uhu! Dobra, pięknie. Okej, okay, zapisywanie. Alohomor. Dobra. Defulso. Aha. No super. To było zabawne. Pewnie. Jezu, Rona gwałcą. Musimy znaleźć Rona. Jakie kurde żarty. Boże, Boże, co on to robi? Ej, dobra, idziemy. Dobra. O nie. Jeszcze gdzieś? Kurde. No, mam nadzieję, że już koniec ty. O, jak pięknie, fajnie. Kolejny. Dobra, o, kolejny jeszcze jest. Dobra, pięknie. Okej, okay, zapis. A tu jeszcze coś mamy. Po drodze. Nie zgadnę, fasolki albo dynie. Co tu jest? Nie zgadniemy. O, dynie, o proszę, i żabka. Pięknie. Dobra, zapis. Okej, teraz... Nie! Tu, a, tutaj będzie... Aha, tu miałem problemy, pamiętam. Dobra, jak myślisz, wiem. Co to jest? Okej. Ich pomyślę. Dobra. Czekajcie, chwila. Od najwyższego to będzie... To? Nie, czekajcie, coś mi tu nie pasuje. Nie, to dobrze jest. Ono będzie samo szło? Dobra, pięknie. Okej, okay, teraz to na pewno. Bo tu pamiętam, miałem problemy, pamiętam. Pamiętam, że tu miałem problemy. Okej, okay, teraz tu jeszcze. Dobra, i teraz to jeszcze zostało nam, bardzo dobrze. Kurde. Dobra. Ojej, nie. Riktusenda. Dobra, wszystkie chyba wszystkie. Dobra, idziemy na górę sobie po prostu. Okej. Nie, chyba nie wszystkie. Tu ktoś jeszcze jest, tata wygląda, ale... Kto? Nie wiem. Ktoś tu jeszcze jest, kurde, ale nie mam zielonego pojęcia kto. A właśnie, mówiłem. Wszystko. A tu jeszcze jeden jest, widzę cię. Widzę cię ziomu. Wszystkie? Tu jeszcze dwóch. Ojojojoj, niedobrze. Trzech nawet. Riktusenda. 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 Wszyscy chyba. Też nie? A tu jeszcze jeden kurnia. Riktusenda. Dobra, teraz pięknie. O, kolejno, kolejno. Karty mamy pięknie, bardzo pięknie. Dobrze jest. 11 dopiero. Mało.
Okej, tu widzę, że on jest Ron, chyba. Gdzie jest ten pies? A właśnie. To nie jest pies. Ojoj, niedobrze. O! Expelliarmus! Co to, kto to jest? Nie ma się czego obawiać. Sirius Black nie jest tym, kim myślicie, że jest. A Parszywek nie jest szczurem, tylko czarodziejem Peterem Pettigrew. Co? Patrzcie! Dobra. Wszystko wyjaśnię! Boi się, wszystko wyjaśnię! Pettigrew jest animagiem. Aha, pamiętam, czytałem książkę kiedyś. To nie Sirius Black zdradził. To nie Sirius, nie Sirius. Pettigrew. Aha, to dziad jeden. Zabić go! Peter Pettigrew nie tylko wydał Jamesa i Lily Voldemortowi, ale sprawił też, że wszyscy uznali Sirius'a Blacka za szpiega Voldemorta. Kurde, zaraz no zwierzę bijąca zabije jeszcze. Pettigrew zostanie zaprowadzony do Hogwartu i osądzony przez Dumbledora. Tej nocy wyjaśnić się miała jeszcze jedna zagadka. Co jest? Profesorze Lupin, co się dzieje? Zamieniam się! Zostaw do mnie! Biegnij! Wow, wilczek! What the fuck? O co kaman? Ale głupi, ja pierdziel, aha. Spoko. Sirjuszu, Pettigrew nawiał! Zamienił się w szczura! Ale on powoli leci. Mu nie jest? Serio? Przynajmniej oddycha. To dobrze. Profesor Lupin jest wilkołakiem? Wow. To brzmiało jak wycie psa. To musiał być on. Biegnij pomóc Siriuszowi, ja zajmę się Ronem. Okej. Zostawcie go! On jest niewinny! O Jezu, nie, tylko znowu nie te głupie. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Oj, nie udało się, ej, niedobrze. No kurde, co jest? No kurde, co jest? Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum! O nie! Zbliża się tu do mnie! Zbliża się tu do mnie! Expecto Patronum! O nie, kolejny! Expecto Patronum! Dobra! Oj kurde, nie udało się mi się coś... Expecto Patronum! Dobra, kolejne! Expecto Patronum! Niedobrze, niedobrze się dzieje! Niedobrze. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Expecto Patronum. O nie, z tyłu. Fuck. Expecto Patronum. O nie, udało się. Fuck, znowu. Expecto Patronum. Expecto Patronum. Expecto Patronum. O nie! Fuck! Kurde, ajajaj, niedobrze. Niedobrze. Przez chwilę Haremu wydawało się, że widzi kogoś, kto chce mu pomóc. Czy to był jego ojciec? Ale nie, to nie mógł być on. Harry, nic ci nie jest? Co się stało? Czy Sirius jest cały? Gdzie jest Ron? Pani Pomfrey mówi, że Ronowi nic nie będzie. Potrzebuje tylko trochę odpoczynku. Niestety los Siriusza Blacka nie jest wesoły. Zamknięto go wysoko w wieży. Niedługo zostanie przekazany dementorom. Nic nie mogę zrobić. Ale on jest
jest niewinny. Ja też w to wierzę. Wszystko, czego nam trzeba, to trochę więcej czasu. No dobra. Ale... A! Zmieniacz czasu! Zmieniacz czasu? Możecie uratować dziś więcej niż jedno niewinne życie. To Dumbledore, chciałam kurde. Chciałam wam o tym powiedzieć. Pomaga potem nam normalnie. Profesor McGonagall pożyczyła mi zmieniacz czasu. Używałam go cały rok, żeby cofać się w czasie i móc zdążać na wszystkie zajęcia. Aha. To wiele wyjaśnia. Moglibyśmy tego użyć, żeby uratować Hardodzioba. A potem polecieć na niego wieży i uwolnić Syriusza. Musimy jednak uważać, by nasze wcześniejsze postacie nas nie zobaczyły. No właśnie, kurde. To właśnie problem jest, ale... Uda się, spokojnie. Dobra, jesteśmy tutaj, tak? Teraz. Okej. What? Wow. Jakie czary. Trzymają Hardodzioba gdzieś w tamtych okolicach. Jest strasznie cicho. Jesteś pewna, że prawidłowo przestawiłaś zmieniacz czasu? O, dobrze, moi drodzy. Zajmiemy się tym oczywiście w kolejnym odcinku. Tym uratowaniem Hardodzioba oraz... oraz uratowania też tego, Syriusza. I cóż. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!